Cześć kochani, może macie czasem taką sytuację, że macie jakieś nuty, jakieś rozpiski, jakieś cokolwiek, które potrzebujecie sobie doświetlić w warunkach scenicznych, czy nawet gdzieś na próbie, czy coś. Być może coś takiego się zdarza i w waszej sytuacji. Zakupiłem sobie coś takiego firmy K&M, Clinique Admire Double LED Flex Light. To jest, otworzę wam, robimy unpacking, chodźcie tu kurwa, dobra, unpacking, instrukcja, wszystko jest, ziomeczki kochane, bo to może być do książek, do nut, do czegokolwiek, więc to może być dla orkiestry, dla zespołu, który gra koncerty, takie różne rzeczy robi, tak jak my. No co, tutaj w zasadzie tutaj naprawdę nie ma żadnej filozofii, po prostu wyciągamy sobie to z opakowania. No, baterie oczywiście spadły. Fajne jest to, że jest, że te, bo tam już 7 mam otwarte, stąd już taki jestem znawca, że te można powiedzieć, te odnóża są, że zostają w swojej pozycji, że one nie, że one wracają do jakiegoś pierwotnego stanu. Że wracają. Teraz tak, zamontujemy baterię. 3 małe paluszki. AAA, czyli 3 razy A. Kto kuma, ten kuma czaczy. 3 paluszki A. Ja tutaj otworzę, tylko zaczekajcie, chwila cierpliwości, póki Wojtas to otworzy. Czekajcie, czekajcie, nie odchodźcie nigdzie. A przy okazji możecie kliknąć zasubskrybowanie kanału. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował z oglądających. Dobra, montujemy. Plus do góry. Ciekawe, 3 plusy do góry. Plus do góry. I ostatni plus. Też do góry. Też do góry. Dobra. Zamykamy. Aha, to tak ma być. Dobra, zamykamy. No i uwaga. Gaszę. Zabiorę te sprzęty. Opakowanie i sobie zaraz popatrzycie. Ja zgaszę światło, specjalnie odejdę, pogaszę lampki. Uważajcie, uważajcie, zaraz będą jaja. Pogaszę lampki i... No, zobaczmy z powrotem. Włącznik jest tutaj taki śmieszny, mały, przesuwny włącznik. No w zasadzie to żadna filozofia. Oczywiście tych lampek są setki tysięcy produktów. Bardzo fajna opcja to jest to, że możemy właśnie, że mamy ten... no na coś grubego, tutaj jest grubość tego stołka, to jest jakieś 4 cm. Już nawet zmierzę, żeby powiedzieć, jakiego nie łapię. 3,5 cm, jeżeli coś jest... ma 3,5 cm, to on nie złapie. No ale to wiadomo, to sobie wyszukujemy jakiś element na pulpicie albo po prostu krawędź pulpitu, żeby to złapać. Tutaj jeszcze jest jedna opcja taka, że możemy, jeżeli mamy akumulatorki, możemy tutaj podłączyć, znaczy właśnie tu już sam się zastanawiam, pewnie w instrukcji będzie napisane, to nie mam jeszcze rozkminionego, że możemy podłączyć tutaj zasilacz output 5-woltowy. Input AC 100 od 100 do 240 V. Aha, kablem USB możemy tutaj zasilać. No to też ciekawa opcja jest, tylko że musimy mieć taki właśnie tutaj taki kabel do zasilania. To trzeba byłoby sobie poeksperymentować. Aczkolwiek zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo w tej lampce napisane jest, że ona świeci nawet do... Żeby tutaj nie skłamać. Czekajcie. Że do 100 000 godzin very bright energy efficient LEDs no, do 100 000 godzin, no nie wiem, dopiero będziemy testować. 100 000 godzin to jest więcej niż człowiek chyba żyje, nie wiem ile człowiek żyje, trzeba przeliczyć. I czy to tak faktycznie będzie tak świeciło, zobaczymy, na razie testujemy, będziemy grali pierwszy koncert niedługo, więc akurat będzie to używane przez parę godzin po prostu, no nie? Więc to w zasadzie nie wyczepiemy całości 100 000 godzin. Więc no, jak na razie wszystko jest ok. Cały czas maćkam te pałąki, bo się zastanawiam, czy one
No wiadomo, jeżeli mamy tak, to one swoim ciężarem mogą się z czasem jakoś przesunąć, no nie? Ale to chodzi o to, że mamy, zaczepiamy na czymś i sobie naginamy. Tak jak na przykład, o popaczałku cię sobie tam. Wow. O, tam już na perkusji są. O, krótca. Zobacz, Wojtas, jak zwykle Wojtas, z kamerą wśród instrumentów. O, tutaj mamy tak, jest zaczepione. Nawet jak zgaszę światło. No, elegancko, elegancko wszystko widać, więc myślę, że nie ma problemu. Tak więc Wojtas pozdrawia. Tymczasem Borem Rasem. Papa, trzymajcie się.